Dzień dobry Państwu, jesteśmy w studio w Polsce.pl na forum ekonomicznym w Karpaczu, gdzie toczą się rozmowy głównie o polskiej gospodarce, o przyszłości Polski w kontekście wojny na Ukrainie. Dziś naszym gościem jest prezes Portu Gdańskiego, prezes zarządu Portu Gdańsk, pan Łukasz Grańkę. I w kontekście także tego, czym prezes zarządza, będziemy rozmawiać o przyszłości Portu Gdańskiego w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. I pierwsze pytanie do pana prezesa, które pewnie interesuje naszych czytelników. Ostatnio słyszeliśmy, że gdański port jest drugim portem na Bałtyku. Udało się przegonić Primorsk. Dzięki czemu to było, panie prezesie, możliwe? Jak w tych trudnych warunkach przecież, bo przecież ten kryzys, z którym się wszyscy borykamy, kryzys gospodarczy, dotyka także gdański port. Jak się to udało i dzięki czemu się to udało? Jakie inwestycje to umożliwiły? Przede wszystkim, panie redaktorze, inwestycje, które można powiedzieć, że one powstały w punkt. Myśmy od 2017 roku realizowali największy program inwestycyjny de facto w porcie w Gdańsku od lat 70. Przebudowaliśmy blisko 5 km nabrzeży, pogłębiliśmy tor wodny, zbudowaliśmy nowy układ drogowo-kolejowy w porcie zewnętrznym i dzisiaj de facto świętujemy, tak? Bo jesteśmy w stanie, byliśmy w stanie podjąć rękawice i sprostać tym wyzwaniom, które przed nami postawiono, czyli realizować dostawy produktów energetycznych do naszego kraju. Tak, surowa ropa dla naszych rafinerii, jak również dla importerów przeładowujemy węgiel w ilościach, które do tej pory w porcie w Gdańsku nie były przeładowywane. Co więcej, na terminalach, które do tej pory nie realizowały przeładunków towaru tego typu. Ponadto również jesteśmy w stanie wspierać naszych kolegów z Ukrainy. Realizujemy eksporty towarów, które do tej pory wychodziły przez porty ukraińskie. To też nie jest mały wolumen, bo on miesięcznie sięga 350 do 400 tysięcy ton. Także udaje nam się cały czas odnaleźć. Trzeba podkreślić również znaczenie polskich portów, ponieważ nasza infrastruktura jest infrastrukturą podwójnego przeznaczenia. My przeładowujemy tak towary handlowe, ale również sprzęt wojskowy. I musimy godzić właśnie te ładunki, które w tej chwili obsługujemy. Szybkie, bardzo szybkie decyzje, które już na początku konfliktu podejmowaliśmy w inwestycje w place składowe, to był strzał w dziesiątkę. Myśmy po prostu wyprzedzili te oczekiwania rynku, które podejrzewaliśmy, że one za chwilę się pojawią i dlatego teraz jesteśmy w stanie w oparciu o jedną z naszych spółek córek przeładowywać blisko 6 milionów ton węgla energetycznego rocznie więcej. To jest gigantyczny plus dla naszej gospodarki i de facto jesteśmy w stanie we współpracy z innymi portami polskimi załatać tą lukę, która powstała po zamknięciu granicy lądowej naszej granicy wschodniej. Wspomniał pan prezes o tym, że jesteśmy ważnym portem nie tylko dla naszej gospodarki, ale także dla gospodarki ukraińskiej, a zwłaszcza dla zachodniej Ukrainy. Na ile dzisiaj Gdańsk stał się takim hubem transportowym właśnie dla tych przerwanych łańcuchów dostaw, chociażby dla portów czarnomorskich? Wiemy, że tam kilka decyzji politycznych ostatnio zapadało, ale one wciąż nie są na tyle stabilne, nie budują na tyle stabilnego otoczenia politycznego, żeby Ukraina mogła swobodnie z tych portów korzystać. Na ile Gdańsk stał się paradoksalnie portem zachodniej Ukrainy albo portem ważnym dla zachodniej Ukrainy? My staliśmy się dla zachodniej Ukrainy, tak jak pan powiedział, takim portem pierwszego wyboru. I jestem przekonany, że te ładunki, które w tej chwili w czasie konfliktu ciążą do nas, one zostaną na dłużej, bo jednak firmy, producenci widzą, że należy dywersyfikować swoje okna eksportowe. Z zachodniej Ukrainy jest bliżej do Gdańska niż do portów Morza Czarnego i dlatego czy ruda żelaza, czy wyroby stalowe, również zboża, one w tej chwili są obsługiwane, tak jak powiedziałem, w tym wymiarze 350-400 tysięcy ton miesięcznie i jestem przekonany o tym, że te towary zostaną u nas na dłużej, ponieważ dzisiaj dopiero wielu ludzi
ludzi zdało sobie dopiero sprawę, jak istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju są porty morskie. To znów w kontekście wojny, czy rosyjskiej agresji na Ukrainie zabrzmi troszkę jak paradoks, ale mam wrażenie, że przez to, że tak mocno uzależniamy inne państwa od naszego portu, od portu w Gdańsku, tworzymy też poczucie bezpieczeństwa dla naszej gospodarki, bo przecież to, że dzisiaj dla zachodniej Ukrainy Gdański jest portem zachodniego wyboru, pierwszego wyboru, nie zostaje też bez wpływu na to otoczenie, w którym funkcjonujemy, ale to też, bo tutaj już chciałbym przejść do pytania o przyszłe inwestycje, to też wymusza na was, ludziach zarządzających tą kluczową dla Polski i nie tylko gospodarki inwestycją, trochę myślenie w perspektywie dłuższej niż tylko ten konflikt, choć wciąż nie wiemy tak naprawdę, jak długo on będzie trwał, ale no, chciałbym tutaj wprost zapytać o port centralny i o tę inwestycję, która jest taką inwestycją kluczową. To jest jedna z tych wielu takich strategicznych inwestycji dla państwa polskiego, podobnych może do CPK, do Mierzei Wiślanej. To jest inwestycja, która zostanie z nami na lata. Na ile ona dzisiaj już jest rozpisana w szczegółach? We wrześniu rozpocznie się proces budowy terminala DCT. Powstanie kolejny terminal T3. Zwiększy on możliwości przeładunkowe terminala kontenerowego o 1,5 miliona TEU do łącznego capacity na poziomie 4,5 miliona TEU, czyli kontenerów 20-stopowych. W tej chwili rozmawiamy o rozbudowie naftoportu. Również z Gazsystemem, z Urzędem Morskim prowadzimy rozmowy i plany, rysujemy już w tej chwili lokalizację terminala FSRU do regazyfikacji gazu LNG. To są inwestycje, które w tej chwili są dla nas absolutnym priorytetem, bo mamy zamknięta granica spowodowała, że musimy zdywersyfikować dostawy tak gazu, jak i ropy naftowej. Dlatego te możliwości przeładunkowe naszego portu muszą być przewymiarowane tak, abyśmy mieli to poczucie bezpieczeństwa. I dlatego właśnie w pierwszej kolejności FSRU, w pierwszej kolejności stanowisko W na naftoporcie i niejako przy okazji nasz inwestor, jakim jest spółka DCTR, będzie realizował właśnie rozbudowę terminala kontenerowego. Myślę, że port centralny to jest jeszcze projekt pewnie nie na dzisiaj, natomiast my go nigdzie nie zakopaliśmy, nie odłożyliśmy, tylko cały czas się temu projektowi przyglądamy. Mamy świadomość tego, że statki cały czas rosną, każdy walczy tutaj o efekt skali i chce transportować towary na jak największych jednostkach, aby obniżyć koszt pojedynczej transportowanej tony. Dlatego no, miejsce naszych kontrahentów docelowo jest w terminalach głębokowodnych, tak żeby 12 metrów, które w żegludze światowej też jest ograniczeniem, ich więcej już nie ograniczało. A te tereny, które w tej chwili, w oparciu o które realizujemy przeładunki, myślę, że one w naturalny sposób zostaną wchłonięte przez tą napierającą na port tkankę miejską, ale to nie znaczy, że my zamykamy port, że chcemy go zamknąć, chcemy ograniczyć jego działalność, wręcz przeciwnie, my go chcemy rozwinąć, my chcemy wyjść z naszymi operatorami na jeszcze większe terminale, na terminale, które dają jeszcze więcej możliwości i będą zdecydowanie więcej przeładowywały towarów. To jest o tyle ciekawe, że nie wiem, czy prezes pamięta naszą ostatnią rozmowę z ubiegłego roku z Forum Ekonomicznego, kiedy rozmawialiśmy w kontekście wówczas pandemii. Nikomu się jeszcze nie śniło o lutowej agresji na Ukrainę. Nie wyobrażaliśmy sobie, jak wielkie zmiany ona przyniesie dla waszej branży i nie tylko. Więc dzisiaj to projektowanie poszczególnych inwestycji musi zakładać pewnego rodzaju pierwiastek niepewności. Ja myślę, że gdzieś zdajecie sobie sprawę z tego, że to, że dzisiaj te wolumeny są tak duże, wynika w ogromnym stopniu z tego, że jesteśmy portem głównego wyboru dla Ukrainy, ale jak w przyszłości bez tego miejsca, bez tych wolumenów będziecie sobie radzić? Czy to jest jakoś projektowane? Port to jest budowanie bezpieczeństwa i ja myślę, że dużo bardziej komfortowo będziemy w stanie zarządzać państwem, jeżeli będziemy mieli taką możliwość przeniesienia środka ciężkości, jeżeli chodzi o import. I dużo łatwiej będzie nam negocjować chociażby kontrakty, mając świadomość tego, że mamy infrastrukturę w Polsce, która
która umożliwia nam zasilanie w towary z różnych absolutnie źródeł z całego świata. To jest takie, ja uważam, że budowanie bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego, militarnego, to jest właśnie, odbywa się również w oparciu o port. Port musi być przewymiarowany, aby w takich sytuacjach jak dzisiaj nerwowo nie szukać miejsca, w których będzie możliwe przeładowywanie określonej grupy towarowej, tylko żeby po prostu być pewnym, że zawsze mamy zapas, zawsze możemy skorzystać. To jest trochę port, to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to taka polisa. My wszyscy płacimy składki na polisy ubezpieczeniowe, ale nikt nie chce de facto likwidować szkody, bo szkoda wiąże się z gigantycznymi problemami. I niech ten port będzie właśnie takim, taką polisą na wypadek. Obyśmy nie musieli z niej korzystać, ale niech ona będzie. I dlatego uważam, że nasze porty powinny być przewymiarowane. Po to są zarządy portów, aby taka infrastruktura właśnie funkcjonowała. Ale trzeba do tego też takiego większego zrozumienia roli portów, bo one w ustawie o portach i przystaniach morskich nie przez przypadek nazywane są portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. One są naprawdę bardzo istotne z punktu widzenia wpływów do budżetu państwa i te projekty portowe właśnie uważam, że one powinny mieć absolutny priorytet, żeby po pierwsze zbudować bezpieczeństwo, a po drugie zbudować przewagę konkurencyjną na Bałtyku i też w dużej części stworzyć hub, który pozwoli uzależnić nam innych, a tym samym zbudować również budować nasze bezpieczeństwo. No właśnie, szanowny panie prezesie, w kontekście tego bezpieczeństwa, ale w kontekście także tego przewymiarowania portu w Gdańsku, chciałbym na koniec zapytać o to, na ile myśli pan, zarządzając Gdańskim Portem, o porcie trójmiejskim wspólnie z Gdynią, a na ile myśli pan o Gdyni jako konkurencji dla portu w Gdańsku? My mamy jednego właściciela i współpracujemy tutaj bardzo wyraźnie ze sobą. Konkurować mogą pomiędzy sobą operatorzy portowi, którzy działają na terenach poszczególnych portów, ale to my jesteśmy od tego, aby infrastruktura portowa miała jak najwyższe parametry, aby umożliwiała przeładunki absolutnie wszystkich grup towarowych. Także ja tutaj bardziej taką synergię widzę niż konkurowanie. Co więcej, w mojej ocenie infrastruktura krytyczna, bo taką infrastrukturą są przecież porty o podstawowym, jeszcze raz podkreślę, znaczeniu dla gospodarki narodowej, powinna być zastępowalna. To znaczy, jeżeli w jednym porcie zdarzy się jakieś nieprzewidziane zdarzenie, drugi port będzie w stanie przejąć te ładunki. I tak staramy, tak ja rozumiem właśnie tą współpracę z innymi portami. Stąd też pomysł przykopu Mierzei i rozbudowy portu w Elblągu, który też w przyszłości może stać się takim portem, który będzie umożliwiał jeszcze większe możliwości zabezpieczania tych kluczowych, strategicznych surowców, które pan prezes mówi. Na pewno jest w stanie nas odciążyć, jeżeli chodzi o obsługę tych mniejszych statków, a z naszych analiz jasno wynika, że tych statków, które mają parametry umożliwiające przejście przez Mierzeję Wiślaną, przypływa do naszego portu blisko 300 rocznie i przywożą wolumen około 2,5-3 milionów ton. W związku z tym jest to naprawdę kawałek tortu, po który warto się schylić. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, panie prezesie. Jesteśmy w studiu w polsce.pl na forum ekonomicznym w Karpaczu.